380 tysięcy złotych otrzymała gmina Jaworzyna Śląska. Pieniądze będą przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w południowej części miasta. Jak podkreślał burmistrz Jaworzyny Śląskiej, prace zostały już podjęte i dotąd wykonano około 8,5 km wodociągowej instalacji. Taką samą kwotę i na podobną inwestycję otrzymała gmina Bolków. Natomiast po 100 tysięcy złotych otrzymały gminy Udanin i Kostomłoty. Pieniądze te mają być przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania. Punkt informacyjny funduszy europejskich to miejsce, w którym mieszkańcy naszego powiatu uzyskają informacje oraz pomoc w pozyskiwaniu pieniędzy pochodzących z unijnych funduszy.